Enchanty Moss. Ale widok. Prawda, że świetna zabawa? Jeszcze nie skończyłam. O, jeszcze nie skończyłaś? Naprawdę? Chcesz się pościgać? Tak, tak, tak! No to słuchaj, kto ostatni na ziemi, ten przygotuje zwycięzcy napój. Mam ochotę na bananowy. Bananowy? Ale z ciebie mały żarłoczek. Uważaj, na miejsca. Gotowi? Remis! Remis? Jesteś mi winna napój bananowy. Ale to naprawdę był remis. I nie, nie jestem ci winna napoju bananowego. Dotknęłyśmy pnia obie w tym samym momencie. O, imponujące. O, cześć Larisa. Ringlet, dzięki. Wiesz co, przy odrobinie praktyki... I ciężkiej pracy. Tak, i ciężkiej pracy mogłybyście się z nami zmierzyć. Zaraz, co? Nie zrozumcie mnie źle. Jesteście świetne, ale my jesteśmy lemurami. Drzewa to nasz żywioł. Co ty powiesz? Jestem pewna, że ja i kompas pokonamy was w skokach wśród gałęzi. Założysz się? A ty? O, jeszcze będziecie tego żałowały. Świetnie, zakład stoi. Niech Ringlet reprezentuje nas. Niech kompas reprezentuje nas. Żeby było ciekawiej, przegrani stawiają obiad w tropikalnej kawiarence. No dobrze. I żeby było nawet jeszcze ciekawiej, dodajmy kilka przeszkód. O! I ty takie coś nazywasz przeszkodami? Błagam. Z masłem. Ringlet da sobie z tym radę. Oczywiście zaraz za kompas. No to zaczynamy. Kto pierwszy na szczycie, ten wygra. Na miejsca. Gotowi do biegu? Start! Biegnij, Ringlet! Szybciej, kompas! Pojęcia. Pobawimy się po naszemu? O tak! No chodźmy. Ha, ciekawe, nie widzę ich. Ciekawe, co się dzieje. Mam nadzieję, że nic im nie jest. Może powinnam tam wejść i sprawdzić, co się dzieje? To znaczy, ja chyba jestem bliżej. Ja pójdę. Kto pierwszy? Ringle! Kompas! No pięknie! Tutaj! Na dole! A co to znaczy na dole? Dlaczego zeszłyście na ziemię? Wolałyśmy się trochę pobawić! Zrezygnowałyście z wyścigu wśród gałęzi dla zabawy? Chyba zbyt poważnie potraktowałyśmy te wyścigi. Wiesz co? Myślę, że one świetnie to wymyśliły. Mam pomysł. Chodźmy razem do tropikalnej kawiarenki i zjedzmy lunch. Na nasz koszt. Nie! My to zaczęłyśmy. My płacimy.
Kto pierwszy, ten płaci. Ścigamy się! O, ręce! Ten dzień nie mógł być wspanialszy. Co ty na to? Zapomniałam o liście. Butik w gęstej dżungli? Jest. Zakupowe szaleństwo? Jest. Zostało nam jeszcze tylko spotkanie z Shini i Piki za pół godziny i załatwione. Wygląda na to, że ktoś jest wykończony. Cześć, Sila, Tribody. Witaj, Felicity. Och, Flick, wyglądasz, jakbyś potrzebowała odrobiny relaksu. Tak. Tribody, pomóż biednej Flick wstać i zaprowadźmy obie do naszego spa na terapię odprężającą. No sama nie wiem, Sila. Zaraz spotykamy się z Piki i Shini. Chyba nie mamy czasu. No cóż, widzę, że przyda wam się ekspresowy zabieg odprężający. Okej. Zabieg ekspresowy brzmi idealnie. Nie martw się, Felicity. Zajmiemy się tym. A teraz trochę sobie tutaj odpocznijcie, podczas gdy ja przygotuję moją słynną maseczkę uspokajającą z gwarancją natychmiastowego odprężenia. Zaraz wracamy. Świetnie, tylko szybko. Śpieszę się. To było najtrudniejsze. Teraz przygotujemy maseczkę. Doskonale. Jeszcze tylko drobinkę tego. Potrzebuję jeszcze troszkę tego i szczyptę tego. Szybciej. O, jesteśmy spóźnione. Hej, może byśmy tak rzuciły zaklęcie? No wiesz, żeby trochę to wszystko przyspieszyć. Już prawie gotowe. Dość tego. Już. To powinno... To nie działa. Słuchaj, Flick, uciekamy stąd. Ale nie martw się, wrócimy, zanim się zorientują, że nas nie ma. Ojej, chyba w gęstej dżungli coś jest nie tak. Hej, gdzie jesteście? Szukałyśmy was w całej dżungli. Tak, wstąpiłyśmy do Sili. Na zabieg relaksacyjny jest świetny, prawda, że jest świetny, Shini? Miło się rozmawiało, pa! Co to było? Nie wiem. O-o, moje zaklęcie się nie udało. Chyba przyspieszyłam czas w całej gęstej dżungli z wyjątkiem spa. Nic nie szkodzi, zaraz to naprawię. Wszystko w porządku? Tak, w porządku. Potrzebuję trochę spokoju. Gotowe! A teraz nałożymy wam maseczkę, żebyście wreszcie zaznały spokoju. Jak się czujecie? Czuję się wspaniale. A teraz proszę weźcie głęboki oddech i niech wszystkie wasze kłopoty odpłyną siną dal. Ojejku! Co w nich wszystkich nagle wstąpiło? Tylko spójrz na to, Tribody. Wszyscy gdzieś pędzą okropnie zestresowani. Wiesz, czego oni potrzebują? Potrzebują uspokajającej terapii relaksacyjnej w naszym spa. To ich trochę odpręży. Jak się czujesz, Felicity?
Teraz znacznie lepiej. I nie warto było trochę poczekać? Pamiętaj, nie wolno ci zwisać na ogonie, dopóki nie zdejmiemy gipsu. Dobrze? No dobrze. Okej, kto następny, Splint? To już wszyscy. Już wszyscy? Nie ma nikogo więcej? Za wcześnie powiedziane. O, skąd one się wzięły? Daneso, całe szczęście, że jesteś. Tamika, Burst, czy to wy? Myślałam, że to tylko przeziębienie, ale potem zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Co to znaczy dziwne? Dość trudno to opisać. Za każdym razem, kiedy Burst kicha, dzieje się coś bardzo niezwykłego. Przepraszam. O, widzisz, o czym mówię? Ojej! Tutaj zdecydowanie coś jest nie tak. Co? Przepraszam. Najwyraźniej złapałaś rzadką chorobę zwaną czarokichawką. Nie, tylko nie czarokichawka. Sara, co to jest? Mówiąc naukowo, to przypadkowe rzucanie czarów, które objawia się przy każdym kichnięciu. Magiczne kichanie. Czy to poważne? Cóż, jeśli dzisiaj nie wyleczymy, skutki mogą być trwałe. Lepiej ruszajmy w drogę. W drogę? Dokąd? Do leczniczych źródeł. Tam na pewno Burst wyzdrowieje. Tylko kawałek. Dobrze, bo już nie mogę patrzeć na biedną Burst. Czekajmy! Zbyt mało. Lepiej stąd uciekajmy, zanim się uwolnią. Nareszcie. Jesteśmy na miejscu. To co mam robić? Zanurz się w wodzie i niech lecznicze źródła czynią swoje. Śmiało, Burst. Wiem, że woda jest trochę zimna, Burst, ale to jedyny sposób. O nie! Burst, teraz musisz leżeć bardzo, bardzo spokojnie, dobrze? O nie! Burst? I jak się czujesz? Teraz czuję się znacznie lepiej. Tak się cieszę, że już jesteś zdrowa. Dziękuję wam za pomoc. Nie ma za co. Miejmy nadzieję, że to już ostatni przypadek czarokichawki i więcej już się z nią nie spotkamy. O!
O nie. O tak. Wskakuj do wody. To a place where it's ocean defines our queen.